Otrzymałam ostatnio na testy nowy model czapraka od firmy Kabal. Jest to czaprak w całości wykonany z siateczki oraz pianki, która stanowi w nim wypełnienie. Czaprak taki ma za zadanie przede wszystkim lepsze odprowadzanie potu niż to ma w przypadku zwykłych czapraków, lepszą termoregulację, no i przez to oczywiście mniejsze pocenie się u konia. Ja postanowiłam przetestować ten czaprak w zestawieniu z dość znanym czaprakiem Eskadrona o podobnej grubości, co też Wam pokażę. Na samym końcu pokażę Wam również wyniki tych testów, no i moje wnioski na temat użytkowania tego czapraka. Tu na wieszaczku mamy już przygotowane oba czapraki. Po lewej stronie widzicie szary czaprak Eskadrona. O dość grubym pikowaniu, mimo to ten czaprak nie jest specjalnie mięsisty. Jest taki po prostu średni, klasyczny czaprak. Często używamy takie czapraki w stajniach. Natomiast po prawej stronie wisi czapraczek Kabala, również jasnej barwy, co będzie ważne też w drugiej części testu, jeżeli chodzi o brudzenie się tych czapraków. Czapraki są, tak jak już wspomniałam na wstępie, podobnej grubości, różnią się jednak strukturą, co zaraz postaram się Wam pokazać. Jeżeli spojrzymy sobie dokładnie na czaprak Kabal, po dokładnym przybliżeniu widzicie, że on cały jest z takiej ażurowej struktury, która powoduje przechodzenie powietrza przez obie warstwy czapraka. To znaczy nie tylko od strony konia, ale też od strony zewnętrznej. O, tutaj wyostrzyło nam się i bardzo dobrze widać tą siateczkę. Tu natomiast mamy wzmocnienie przy popręgu, które powoduje ochronę tej części czapraka przed przecieraniem się od popręgu, kiedy ten popręg jest zapięty. No i tak jak widzicie, wszędzie w innych miejscach jest siateczka. Natomiast jeżeli spojrzymy z tej samej perspektywy na czaprak Eskadron, jest to klasyczny czaprak wykonany z bawełny. On po prostu wykonany jest cały z takiej samej tkaniny. Powinien generalnie również dobrze termoregulować, ponieważ jest to tkanina naturalna. No a jak to wychodzi w praniu, to dopiero zobaczymy. Od spodu czaprak Eskadrona, jeżeli dobrze się przyjrzycie, również posiada strukturę takiej delikatnej siateczki. Czyli jak widać, wielu producentów wpadło już na to, że zastosowanie takiego porowatego materiału będzie wpływało korzystnie na odprowadzanie potu od konia podczas jazdy. No i tak jak mówię, tutaj też troszeczkę tej siateczki jest. Natomiast w czapraku Kabala mamy znowu tą samą sytuację, jaka była po stronie zewnętrznej, czyli cały czaprak właściwie jest wykonany z siatki, tak jak widzicie. Chciałam Wam tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, powinno to być później, ale skoro już się widać, dwa te czapraki były użytkowane przez bardzo podobny okres, tą samą ilość jazd, ponieważ one były stosowane zamiennie. I spójrzcie proszę tutaj na czaprak Eskadrona, ja postaram się dobrze przybliżyć, w jaki sposób on łapie brud. On właściwie cały jest poprzebarwiany, widać takie brązowe plamy potu od konia, no i krótko mówiąc, nadaje się do prania. Jeżeli chodzi o ten czaprak, widzicie może ten ślad, który tutaj pozostał po koniu, natomiast jest dużo, dużo czystszy, mimo że jest czarny i powinno być na nim nawet więcej widać. A to za sprawą tego, że z tej siateczki, którą tu widzicie, bardzo łatwo szczyścić jest brud. Wystarczy zwykła szczotka, która po prostu szczesze nam wierzchnią warstwę potu pozostawioną przez konia i voilà, czaprak nie jest sztywny, nie łapie brudu i generalnie czyści się dużo, dużo lepiej niż Eskadron. Test wyglądał w taki sposób, że oba te czapraki wzięły udział w mojej jeździe. Jednego dnia jeden, drugiego dnia drugi. W podobnej temperaturze, podobnych warunkach wilgotności powietrza. Czas jazdy również był mniej więcej taki sam, około godziny. Mniej więcej takie same były wymagania wobec konia. No i oczywiście był to jeden i ten sam koń, co zobaczycie na zdjęciach, które wykonałam po ściągnięciu siodła po każdym z czapraków. Moim celem było sprawdzenie tutaj, czy czaprak Kabal rzeczywiście spowoduje mniejsze przepocenie konia, będąc użytkowanym w tych samych warunkach, w jakich był użytkowany klasyczny czaprak Eskadrona.
Tu możecie zobaczyć, jak czaprak układa się na koniu pod siodłem ujeżdżeniowym. On bardzo ładnie leży, wystaje z przodu, z tyłu, tyle ile trzeba dokładnie, ani za dużo, ani za mało. Bardzo ładnie przylega do konia, jest blisko konia, tak jak ja lubię, bo bardzo nie lubię, kiedy czaprak odstaje od konia na pół kilometra. No i następnym razem zobaczycie go już po jeździe. Kolejne ujęcie, jakie chciałam Wam pokazać, to jak wygląda ten czaprak po praniu. Jak widzicie, jak nowy. Absolutnie nie widać po nim żadnych śladów użytkowania. Od drugiej strony dokładnie to samo. Pięknie doprany. Materiał nigdzie nie uszkodzony. Ewentualnie jakieś pojedyncze włoski gdzieś tam się przyczepiły. Jeżeli chodzi o pranie, czaprak zdał egzamin zdecydowanie na 1000%. Jeżeli chodzi o testy od strony technicznej, to widzieliście już wszystko, co chciałam Wam pokazać. Widzieliście zarówno, jak duża różnica jest pomiędzy grzbietem konia po zwykłym, klasycznym czapraku bawełnianym, a czapraku Aero Cabal. Widzieliście więc, że on rzeczywiście działa, spełnia swoją funkcję. Mogę to już powiedzieć i serdecznie polecić ten produkt. Widzieliście również, jak czaprak zachowuje się podczas prania oraz jak wygląda po kilku użyciach. Jeżeli miałabym podsumować te testy, wliczając wady i zalety czapraka, to na pewno jego ogromną zaletą jest to, że spełnia on swoją funkcję, czyli odprowadza pod konia mniej więcej 50% lepiej niż klasyczny czaprak. I to jest najważniejsza zaleta, to, że on rzeczywiście tą funkcję spełnia, poprawia komfort konia w treningu, poprawia również nasz komfort jako jeźdźców, bo nikt nie lubi siadać z konia, który jest mokry jak ścierka. Także to jest jego najważniejsza zaleta. Drugą zaletą jest to, że czaprak jest trwały mechanicznie. On się w żaden sposób nie ugina, nie odgina, nie traci sprężystości. Po kilkunastokrotnym użyciu i praniu dalej jest sprężysty, zachował swoją grubość, nigdzie nie jest zagięty, odgięty, jest absolutnie w porządku. Trzecią jego zaletą jest to, że bardzo łatwo się doczyszcza i pierze. Nie wymaga każdorazowego przepierania, można go wyczyścić szybko w stajni szczotką, co umożliwia właśnie ta siateczka od środka, a po praniu wygląda, jakby wciąż był nowy, także to też jest ogromny plus. Czwartym plusem jest to, że on po prostu bardzo ładnie wygląda, szybko schnie, jest wdzięczny, można go wszędzie włożyć zgiętego na pół. Także no generalnie jest po prostu fajnym, podręcznym czaprakiem, który bardzo ładnie wygląda, elegancko i to też jest duża zaleta. Jeżeli miałabym się doszukiwać wad, to znalazłam jedną jedyną. Jest ona taka, że czaprakiem interesują się również bardzo myszy. Ja myślę, że ta pianka i siateczka bardzo im się podobają, więc jeżeli macie w stajni te stworzonka, to w trosce o czaprak lepiej go chować do paki. I to jest jedyna wada, jakiej się doszukałam. Co mogę jeszcze powiedzieć? Ze swojej strony czaprak serdecznie polecam. Ja już na pewno wiem, że będę zamawiała taki czaprak w wersji białej na zawody, bo uważam, że po prostu jestem to winna moim koniom, żeby zapewnić im jak największy komfort, a jeżeli ta technologia poprawia komfort konia w treningu, no to jak najbardziej chciałabym w nią zainwestować. Chciałabym Wam też polecić całą markę Cabal, bo jest to już trzeci ich produkt po derce ochładzającej i podkładkach, który generalnie testuję. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Testy derki i podkładek myślę, że też możecie znaleźć na moim kanale. Wszystkie produkty, jakie mam od Cabala, nie tylko te testowane, ale też takie, które kupiłam, jak ocieplacze, zdecydowanie zdają egzamin w codziennym życiu w stajni i są wykonane z dużą dokładnością i w bardzo fajnej jakości. Także polecam Wam serdecznie zarówno czaprak, jak i wszystkie pozostałe produkty. I ze swojej strony dziękuję za uwagę.
a firmie Kabal dziękuję bardzo za możliwość przetestowania tego pięknego, funkcjonalnego czapraka, który na całe szczęście już ze mną zostaje.